Halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Czechu i witam was w kolejnym odcinku z gry Fallout. Tylko przypomnę łapkę w górę, o komentarzach oraz o subskrypcji. I sorry, że ja tak ostatnio, na przykład w poprzednim odcinku mam takie wrażenie, że i teraz też, że nie mówię takim pełnym głosem i nie drę pizdy, ale nie chcę kogoś obudzić, wiecie. Nie będę krzyczał. Kontynuujemy przygody, tak? Jest jak rok. O, tutaj trzeba iść. Ubierzemy tabelę finansową. Nie no. Znaczy, no w sumie ma taki styl prowadzenia odcinka, bardzo chyba wolny. Ciężko mi powiedzieć, bo nie oglądam. Wiem tylko, że ma strasznie nudne streamy. Takie są nudne te streamy. Całą miłością, no. Właściwie pana Remigiusza Maciaszka. Ale wkurwiony już jest Haron. On już słyszy wrogów. On już gigamad jest. Kto to? Nie wiem, Haron, ty mi powiedz. Kurwa, jak mam zimno tu, ja pierdolę. Ale jest giga zimno. Haron, gdzie ty kurwa poszedłeś? To nie jesteś ty, Haron. Haron! Kurwa, jesteś za duży jak na Harona. Gdzie ty jesteś? O, super mutant mistrz z jakichś bo. Naprawdę oni mają takie popierdolone nazwy. Najpierw był super mutant, a potem super mutant mistrz, super mutant giga, najlepszy mistrz świata. Pojebane są te nazwy. Ty, bo Haron to już chyba tutaj jest. Prawda? No pewnie, że tak, kurwa. Co ty robisz, ty? Co tu się dzieje, kurwa? Nic nie widzę, mam wrażenie. Da się to jakąś opcję zmienić? Ekran? O, jasność. Ja bym tak zrobił. Mam wrażenie, że nic nie widzę, ty. No tak coś widzę, a... No to jak po ciemku gram to kites, ale na pewno jak mam oświecone, to ciężkie z tą widocznością. Bomba wiśniowa. Spoko. To jest ekran ładowania. Spoko. Tu coś ciekawego jest, też nic nie widzę. Kurwa, za ciemno jest ta gra. Chciałem trochę przetestować, czy... Nie idę, to nie rzuca cienia. A nie rzuca. Jeszcze nie, niedopracowane. Chociaż czy... Nie no, chyba nie musiałbyś mieć RTX-a, żeby tak zrobić, nie? W sensie ten RTX on, wiecie. Tak, RTX? No tego do tego mi chodzi. Tego do tego. Śledzenie światła w karcie graficznej. Znaczy nie musiałbyś, chyba dałoby się to jakoś tego, nakładką zrobić, coś takiego. Ale kapie. Ja mam dość cicho, w sensie cicho grę. Zazwyczaj mam głośniej te gry. Tylko jest taki problem, że ja też mam słuchawki bardzo głośne i na maksa roz tego i to tak trzeba. Ja muszę nie mieć za cicho, wy musicie nie mieć za głośno i tak. Ciężko jest to wszystko ustawić. Dobra. Mam jakąś taką misję, co mam zrobić? Coś tego? Komora reaktora. Coś, jakieś zadaniach tego? Zdobądź gek. No kurwa, no z przyjemnością tylko. To strasznie jest mi zimno. Kurwa, jak tu zimno. Widzowie, raport temperatury. 16 stopni. Giga pizdzisz. To jest grane, ty, w bluzie mi zimno. To tu? Tu wygląda jakby tu nie był, no. To może tu. Beczki, nie beczki. Nóż 36 naboi, dmuchawa do liści, to raczej pas. Worek na szczątki. 120 kaps. Kozacka. Ale przede wszystkim okaleczone organy wewnętrzne. Najcenniejsze z naszych zdobyczy.
Dobra, czyli nie tutaj. Nie. W ogóle te słuchawki mają taką opcję, żeby włączyć. Ja w sumie nigdy nie uruchamiam, ale mają taką opcję i to się nazywa 7D czy coś takiego. I faktycznie na tym 7D. No i teraz mam takie wrażenie, że to nie słychać w grze, tylko niektóre dźwięki słychać jakby poza grą. Tak sobie kurwa 7D odpaliłem. No, to autentycznie. No, w życiu byś nie zgadzał, że to w grze było. I byś szukał, no, pojebany. Aparat korekcyjny. No nie. Dobra, musimy coś gdzieś iść, coś tego owego, tak? Możemy zbadać. O, możemy. O, kaleczone organy wewnętrzne. Dokładnie. A to tak kapało. Dokładnie to, czego potrzebowaliśmy. Zdobądź gek. No tak, tylko. Laboratoria. Kurwa, a to niby gdzie jest zaznaczone? Bo to jest, że tutaj niby gdzieś. Gdzie? Tu? To. Nie, to jest. Laboratoria badawcze to są. Nie, coś chyba do ci. Coś mnie tu śmierdzi. Chyba nie. Coś nie tego tegen. Coś nie tego tegen. Coś na górę chyba mieliś. Gdzieś zostało zgubione. Się po drodze. To chyba. Nie, no na górę chyba, nie? Byliśmy? Nie. Ja zgubiony. O, tu. Siema. Ja pierdolę, ale ty szybki. Dawaj, ekspa. Mięso, naboje, chiński karabin. I znowu mam tyle broni, że kurwa nie mam co podnieść. Za dużo mam broni znowu. Wyszedłem bez broni, jak zwykle. Strasznie dużo tych broni się po drodze zbiera. Szczególnie, że masz broń z bronią naprawić, to jest pojebane, nie? To jest pojebane, co się teraz stało, bo w głowie pomyślałem o tym, że... W głowie pomyślałem o tym, że powiem... Czekam na to, aż kiedyś będzie jumpscare. No musi być, chociaż jeden. Tak sobie pomyślałem w głowie. Mówię, ale by było śmiesznie, jakbym powiedział to na ostatnim tym i otwarł. I potem powiedziałem, że nie ma takiej możliwości, że otworzę i się wystraszę. I otwarłem i się wystraszyłem. Pojebane. Znaczy zbugowana postać, ale i tak się wystraszyłem. To głównie właśnie przez to, że tak pomyślałem o tym. Tak to pewnie miałbym to w dupie. Pierwszy proces myślowy. Mogę to powiedzieć. Tak to ciężko uwierzyć. Kurde. Włamanie zamka 10%. To wolałbym tego nie robić. Te trudne zamki są nie uwierzycie, ale trudne. Widziałem na czerwono kropkę, więc wolałem od razu tutaj zapodać piłą mechaniczną. Myk! O! Ale że tu impreza? Ale skrócony. Dobra, no to mam tu strasznie dużo rzeczy. Karabiny, nie karabiny. Właściwie nie podnoszę tego. Najważniejsze, żebym miał tylko jedną rzecz. Jeden karabin. I to będzie najważniejsze. Już mam dwa. Bez sensu, wywalam to. Tak, żeby to nosić, bo i tak już właściwie te... Nie sprzedaję tej rzeczy. Super młot. To po co mi zwykły młot? Ja mam super młot. Bez sensu, wyrzucę. Wyrzutnia rakiet. Zostały. To są raczej mięsa poboczne z tego względu, że musiałem je otworzyć z pinką, bo wątpię, żeby główną fabularną rzecz twórcy gry postanowili, że możesz tylko otworzyć spinką. To było dziwne. Chociaż... Moje 500 kapsli.
Nigdy nie wiadomo. Pancerz skórzany, to raczej useless. A, w ogóle nie wiem, patrzcie, jaki był szefowiec. Ty, jak... Kurwa, jaki Haron jest gigantycznie wielki, co jest? Ty, my wyglądamy jak taki kred właśnie, gdzieś tam z nory, co wyszedł. Taki górnik. Ty, ale że Haron taki z 1,90 m? O, 1,60 m? Nie, metr, jak to było? 1,69 m, 1,70 m. Kurwa, ty, nagle się pojawili? Zostaw mnie. Zostaję ciebie gonię. Chodź tu jedno. Nie wiem nigdy na której kamerze grać, ale na tej gram dość mało. Zawsze zapominam, że w ogóle istnieje taka kamera. Może tutaj, tu miałem iść. Brudna woda, Coca-Cola, Quantum. Kurwa, 300 życia, ty. Za każdym razem, kiedy... zabolał ten ostatni. Ten ostatni... Ukleczony tors. Ten ostatni simpak. Kleczona ręka, no zawsze to chciałem mieć. Ciekawe... Ciekawe zbugowane tekstury. No nic. Tutaj? Tam przyszedłem chyba. No, mam tego geka zdobyć, więc szukam. Jestem w trakcie szukania geka. Może się uda. Teraz będę miał traumę. A co dopiero jakbym w horrory grał? Ojejciu, to bym miał traumę. Zawsze, wtedy nie ma sensu. Nigdy bym nie szedł do toalety wtedy. W żadnej grze komputerowej już. Mam takie wrażenie. Dobra, idziemy. Jak w ogóle tam? Okej. O, siemalski. My karabinem maszynowym. O mordy, pyk. No, że ty taki frajer, dzięki. Nie no, bolki. Popki. Bolki też. Kapsle, loftka, okaleczona noga. To standardowe rzeczy. Where? Nie było w jakiejś piosence tego? Raptera? Mam jakieś wrażenie, że w piosence Raptera był właśnie. I bardzo charakterystyczne where. Człowiek na rapie i takich piosenkach polskich to jest wiedza nieposiadana. Zawsze jak zgadam sobie z ziomkiem, to on często mi podsyła tam giga dużo tych piosenek i mówi: to na pewno musisz znać, bo to ma 40 milionów wyświetleń. Mówię: no ten, no. Nie znam w ogóle. Praktycznie żadnych piosenek polskich, żadnych. Bediego tam z 10, 20 może piosenek znam. Jakby koniec się moja wiedza polskimi piosenkami kończy. Zawsze jak ktoś mi coś podsyła z piosenek, to jest no 99% szans, że nigdy tego nie słyszałem. W sensie z raz może w życiu miałem tak, że dostałem piosenkę i mówię: tak, znam, pewnie, że znam. Dobra, to jest laboratorium badawcze, więc... Może ty wiesz, że umrzesz? Ale mam mamo. O. Uuu. 18 rakiet? Z Afryka? Ale to się powoli odzyska, tak jak mówię, to... To jest tylko i wyłącznie chyba kwestia tutaj czasu, żeby odzyskać te kapsle. Chociaż nadal trochę boli, no ale... Kwestia czasu. Centaur. Obiekt?
Nieudanej przemiany FEW. No, jest to dość... Jest to dość przerażające. Może to będzie miniatura, o ile nie zapomnę. Na pewno zapomnę. New Cola Quantum przestała działać? A co daje mi New Cola Quantum? Mam takie dziwne wrażenie, że obiekt nieudanej przemiany okaże się obiektem udanej przemiany. W ogóle dzisiaj ściąłem głowę. Ciągle mam takie kurwa wrażenie, jakby ktoś mi coś ciepłego do głowy przykładał. Ktoś jest łysy, to pewnie wie, o co chodzi. Ciągle mam takie wrażenie, jakby moja głowa była... Jakbym tu miał jakiś taki szalik na głowie. Nie wiem, z czego to wynika. Masz włosy, to tak nie masz. Jest tu coś, komora testowa. Nie ma nic. Obiekt nieudanej przemiany. To samo ty. Ja mam tą fajną broń, mogę. Pik. No z mordy to przerażający. Bardziej się boję, że to wstanie. Czy myślicie o tym samym co ja? Mam dokładnie ten sam problem. Zawsze, ale za każdym razem użyję kapkę, ale jednak zbyt dużo ketchupu. Zawsze. No zawsze za dużo ketchupu użyję. Widać nie tylko ja. To ty? O kurwa. Siema. Either you are quite real, or I am going quite mad. Could you actually be a pure human? No. Tak, jestem człowiekiem. Pytanie, czym ty jesteś? You care who I am? Forgive me. I'm not used to pleasantries. I'm more used to grunts and being struck about by the others. Fawkes. Name's Fox. Fox. I've lived in this cage all night. Mogę puszczyć kamerę? No. Cóż za ironia, zwłaszcza, że pozostali uważają cię za mutanta ich rasy. Yes. Indeed, it is ironic. Forgive my astonishment, but I hadn't expect to meet someone with such a learned outlook of these things. It is a pleasant change. Spoko. I suppose I shouldn't be surprised. It was only a matter of time before someone like you showed up for the Gek. Was a Geku. I know what it is. I know where it is. And best of all, I know how you can get your hands on it. Zajebiście. Co miałbyś mi pomagać? Because you can help me. No super. Let me out of this place. I can't take it anymore. I can't even recall. How long I've been here? Take me with you, and I'll retrieve the no cat from you. No to mamy kurwa ekipę. Jeszcze tą laskę, jeszcze ta laska z tego. Z własnego kręgu? Nie. Wiecie, którą laskę. Tą, której jakbym nie był złą postacią, powiedzmy, nie miał karmy negatywnej, to moglibyśmy sobie ją wynająć. Dlaczego mam mieć problem ze zdobyciem Geka? The chamber in which the Gek resides is absolutely flooded with radiation. It's unlikely you'd survive very long. Myself, on the other hand, have surprisingly inherited a useful trait from my fellow meta-humans. I am highly resistant to radiation. Let me out of here, and I will place the Gek safely. Your hands. A jak mam cię stąd wydostać? At the end of the hallway,
right is a maintenance room. Inside, you'll find the fire control console for the medical area. Trip the alarm on it, and I'll be able to get out. Mm. Oh, a word of warning, though. Tripping the console activates a failsafe and will open all the recovery rooms. A co się tam innego znajduje? What do you think? Can you do it? Okay. No, wydaje mi się, że mamy deala. Glad to see you are a sensible person. Nie wydaje mi się akurat, ale pomogę. Czy wiesz, co potrafi ten gag? We can discuss this later. Right now, concentrate on getting this door open. Przypomnij mi. Chcę zrobić, jak już uruchomię konsolę sterowania. I'll stay here until you've cleared a path to. So just be careful. Some of these failed experiments are quite nasty. O, no tak myślałem właśnie. Wiecie, śmierdzi mi to strasznie klocem. Co? Dobra, no, ty, my ziomy już. A to kurwa co jest? Izolatka 01. Zamknięcie, a mógłbym to otworzyć. Ludzie, przecież tu ktoś jest. Okej, czyli wszystko to się otworzy, tak? No to akurat nie jest takie najgorsze. O, człowiek, ty! Znaczy... No, człowiek! O. Masz mnie. Powiedzmy. Wow, shit! Atakuj, Haron. Karabinu szturmowego nie bierzemy. Dobra, to rozumiem, że to tutaj miałem otworzyć, tak? Wygląda mi na miejsce, które właśnie miałem zrobić. Tego nie mogę. Uda ci się uzyskać dostęp do konsoli alarmem przeciw skrzydła medycznego. Włączenie alarmu nie da się anulować. No dobra. Nic. Chodźmy ich rozpierdolić. A to kurwa co jest? Aha, już? O Boże, tak że dla dzieciaczków taki poziom? Super mięśniak. Nie, bo tu był ten chłop. Gdzieś tu musi on być. Któryś to jego zwłok. Seed. Teśmy sobie nie pogadali za długo. Czy Seed miał coś tu ciekawego w miejscu? Chyba nie. Tutaj się otworzyły? Otworzyły też. Tu było coś ciekawego? Nie. Tutaj? O. Nie. Opary wskazywało na to, że zginę. Tak już się przygotowałem. Mieszkaniec pustkowi. Oboje z Pinki. Adeksy. Okej. Okay. Item? Jesteśmy? Chodź tu. Finally! Freedom! True freedom! I cannot thank you enough for this gift. You have no idea how long I've pictured this moment in my mind. And it feels far better than I'd imagined. Now, for my part of the bargain. Dobra. Rozumiem, że jakbym miał, mógłbym otworzyć tę izolatkę, jakbym miał odpowiednie umiejętności po prostu. Ale patrzcie kurwa, jaka ekipa tu jest. Z kitu. A jest pośpię godzinkę zaczekacie. Jaka ekipa, ty ghoul, człowiek i super mutant. Totalnie trzeba powiedzieć z nas. On sobie pójdzie osobno, czy będzie za nami chodził, z nami chodził? Atakuj. Zjem ci mózg? Co ty gadasz? Jak on miał? Fox? Jakoś tak, nie? Fox? On chyba mówi, że Fox. Na niego trzeba mówić. Powiedzmy, że Fox.
Kalcona ręka. Granat ogniowy. Czasem można coś ciekawego znaleźć niż okaleczone organy wewnętrzne. Magia Cruz. Kurwa, jaki to są. Jaki to jest duży chłop. Kurwa, idzie. Maszyna. Można tu coś otworzyć. Co tu jest? Kurwa, oni się tam biją. O! Szybciej. Fox nam ginie, gościu. Haron, idź mu tam pomóc. Sześćdziesiąt kaps i szkocka. Chyba nie za bardzo się opłaca otwieranie tego. Pale kolejowe, pistolet laserowy, ogniwo fuzyjne. Hełm metalowy, to może nie. Pancerz metalowy? To nie jest ten pancerz, który my mamy w sumie. To mam pancerz z osłoną promieniowaną gamma. Kurczę, wygląda na ten sam, tak szczerze. Takie wrażenie, że może to być ten sam. Ja się... No tak. Może ten sam to nie, ale możemy go poulepszać. Niski keramicz, który mamy, to nie. Jak tam sobie Fox radzisz? Widzę, że szefowo. Po szefowsku. Dzieje. Fox? Napierdala go młotem. To ledwo wstęp do walki. Możemy iść w którym to się... Nie, tym. Tym tak się wolno szło. A mogę mu coś dać, ty? No właśnie. Wymienimy się sprzętem. Bez kitu, że on za nami będzie chodzić. Działko obrotowe, trzymaj ty. Ubiór. Mogę ci coś dać? Jakiś, nie wiem, to czy coś? Kapelusz rodzinowy? Co ty gadasz, poczekaj. A więc powiedz mi coś więcej o sobie. Born here in this place. I don't mean that in the literal sense, of course. All I can remember is the excruciating pain that tore through me as my body underwent the rapid physical changes. For most, this moment is what severs the grip on their minds. They become barely a shell of their former selves. I was different. When I spoke to them, they immediately branded me another failure. And had me placed here as a curiosity. Hmm. A dobra, to chyba będziemy mogli i tak pogadać później, tak? Tak. No, dokończmy tą misję i na pewno sobie pogadamy z Foxem. No, czyli wygląda na to, że to jest po prostu nasz kolejny kurwa kompan. I w takiej ekipie będziemy sobie chodzić. Tam jest zajebiście. Dobra, to chcesz coś powiedzieć? Okay. You stay here. Beyond this door, the hallways and chambers are flooded with radiation. I'll get the case and bring it right back. Keep your eyes open. And if my lesser-minded brethren are bound to stumble across us. Jak bym tam szedł?
to właściwie co jest? Zamknij komory? Kurwa, ty je. Błąd. No dobra, to co ja mam robić? Czekać tu? Kurwa, że on wróci. O kurwa, no to ja poczekam. 22 promieniowania na sekundę. Ciekawe. O, a to co? Taka zadyma, ja nic nie widzę, co się dzieje. Ty, a co się stanie? O. Gdzie mój gag? Haron. Czuń się mu trochę, bo mu się animacja nie wczyta. As promised, here's the geck. I hope it's worth it. I'm afraid this is where you and I part company. Oh. I'll find my way out of this place. Don't worry. Ah. Maybe we'll meet again somewhere in the wasteland. Ej, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Yes. What is it? Dobra, udało się tego. Miesz pójść ze mną? A ja bym chciał. Ja bym chciał tyle się od ciebie dowiedzieć, Fox. My kumple. Kurde. No nic, trzeba stąd uciec. Rozumiem, że wyjście jest takie samo jak wejście i muszę dygać z powrotem. Kurde, nie mogę się dowiedzieć, a było gadać wcześniej. Chciałem sobie to na koniec zostawić. No nic, liczę na to, nie chcę mi się przydać. Liczę na to, że. Że jeszcze się spotkamy z tym chłopem i wtedy nam wyjawi wszystko. Nie wiem, że twórcy nagle stwierdzili, że świetnym pomysłem jest ucięcie dialogów. Idziesz? Idziesz. Chyba nie ma innego wyjścia, nie? Ja wam pokazuję tak, że muszę tu z powrotem dygać. Mam nadzieję, że droga nie została zapomniana. Znaczy chętnie bym się przeszedł tam, gdzie jest to duże promieniowanie i zobaczę, co tam jest. A już za późno, nie chcę mi się wracać. Roleplayowanie widzowie. Roleplayowane jest gier. Poczekaj. Wow! Popularna akcja, co jest? Objective is secured, sir. Wow! Good work, soldier. Make sure the geck is secured aboard my vertibird. Yes, sir. I'll have the techs come down and remove it immediately, sir. You're certain he's unharmed? Yes, sir. He'll pass out shortly, but we can revive him. Excellent. Prepare him for transport immediately. Right away, sir. Hmm. To okej, dlatego musiałem wracać. Właśnie, o kurwa. So, you're awake. Pułkownik Autum. Let's keep this nice and simple. You're going to tell me the code for that purifier, and you're going to tell me now. Co tu się dzieje? I'll tell you what's going on here. You lost. I lost. The guys won this one, and now we're just wrapping up loose ends. We've got the purifier. Now we just need the code to start it. You're going to give me that code now and save us all a lot of trouble. Maybe I'll even let you go. A ja znam kod w ogóle? So how about it? Dlaczego ten kod jest tak bardzo potrzebny? You know why. We can't start the purifier without it. The longer the purifier isn't running, the more people suffer. Now I'm running out of patience, son. I want that code, and I want it now. Nie znam. You lie. Colonel, I have need of you. Mr. President, I have no time for other matters. Oh. I'll be with you shortly. President. Now, Colonel. Czy prezydent jest robotem? Kurwa, co tu się dzieje tutaj? Wygląda na to, że... for Colonel Autumn's attitude. He's been under a great deal of stress lately.
Ale coś tam słyszę. Ale mam takie wrażenie, że jesteś robotem. Potworne. No. O. O. A to ciekawe. Gdzieś ta skórka jest posiadana. Co? Cawe. Trzeba rozdać perki i też zapisać od razu. I pamiętać o tym. Ty. Normalnie pato. Więc to będzie widać. Coś tam widać. Jest ciekawy na pewno. Ja mogę... Kurwa. Jest tylko specyficzna klatka, w której mogę to kliknąć. Pa, tu nie mogę, nie mogę, jest tylko w jednej specyficznej klatce. O, tutaj. Wszystkie moje rzeczy są po prawo. No dobra. Czy ja mogę... ubrać swoje rzeczy? Nie możesz używać zepsutych... Jak to kurwa? O, ale tylko to jest zepsute. Czy mogę wyciągnąć swoją giwerę tutaj, spluwę normalnie tego? Ja pierdolę, to jakaś wyższa technologia kosmiczna. There's a full complement of guards in the next room. As soon as I get them, you're going back to your cell. In a body bag, if necessary. Ej, spokojnie, ja mam prawo tu być. On whose authority? I have no records of that. You're supposed to be in a holding cell. Prezydent chce mnie widzieć, twój szef, więc lepiej mnie przepuść, zanim pokażę się w kubotę. Colonel Autumn is the only one authorized to see the president. Don't move. I'm gonna find out what's going on here. Dobra. President, I'm sorry to bother you. This is... Czemu nie mogę wyciągnąć tutaj motopiły? Coś takiego. Mogę. Okay. No i gościar. Tam odnajdę prezydenta. Dobra, tak szczerze to wczytam, bo nie sięgę za bilet. Yes, sir. I'm sorry about that. It just seemed out of the ordinary. I apologize. No. Pierdolę. Tak, tak. Dobrze idę? Znaczy mam na czerwono zaznaczone, to mi strasznie wkurwia. Mam na czerwono. Nie powinieneś. Ale jak? Co ty? Dlaczego ty we mnie strzelasz? Ośle. To jest grane, ty. Pancerz wspomagany enklawy. No wezmę. No. Medycyna. No więcej HP regen to jest dobra rzecz. Intensywny trening. No ja. Możemy to wziąć, bo ja tu nie widzę nic ciekawego. O! I zabierz go, korzystając z systemu VAT, po jego opuszczeniu odnawia się twoje punkty akcji. O, ciekawe. Odkrywca. Odkrywca odsłania większe. Wszystkie lokacje na swojej mapie, nic tylko iść i zwie. No to jest broken. Ale patrzcie teraz na mapy. Się chyba zesramy. O ja pierdolę. No tak myślałem właśnie. Ale i tak było warto. Dobra. Teraz to... Nie, czemu 101? Pierwsza. To nie wygląda na kosmiczne gówno? Sektor 3. O. Mapa okolicy. Dawaj mnie tutaj. Co tu się dzieje, ty? Ja pierwszy super widzowy. Weź. Jestem mocno podekscytowany aktualnymi zdarzeniami. Jeszcze jakbym wiedział, gdzie kurwa iść i się nie zgubił, to było wyśmienicie by było. W sensie... O!
A bo to na tego, na robaki. A to sprytne. Hello. O. A twój kumpel to już do mnie strzelał, tak? Kurwa, co tu się dzieje, ty? Intercom wido. Ło! No to nieźle. Dobra, to gdzieś tutaj mam iść. Czy ten ziomuś? Nie, co tu się dzieje? Krowa. Gul. 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 Gul, gul, gul. Odpowiedź to indyk widzowy. Mutant. Mutant. W gadkach. Nie mogli normalnie Dickensona. To w majtach. Naukowiec. Dobra. Śmieszny masz kostium. A gdzie jest? Attention. This is Colonel Autumn. You are hereby ordered to ignore the president's previous directive. The prisoner from Vault 101 is to be shot on sight. I repeat, shot on sight. Co? This is an order. Nie, nie, nie. No nie, no co kurwa? Czemu tak? Co tu się dzieje w ogóle? Co? Zignorował rozkaz prezydenta? Ty, to teraz chyba się bardziej opłaca ten pancerz wspomagany enklawy. Mimo tak, że on niby teraz mniej, to chyba ostatecznie wyjdzie lepiej. Chociaż... Kurwa, ciężko zdecydować. A, wydupcam to. Kładam to. Tutaj jest też dużo rzeczy, trzeba to wszystko porobić. Karabin myśliwski, nie, pistolet laserowy. Pyk, pyk, pyk. Super młot. Rzutny rakiet, dobra. Co charge, co tego owego. Po co nie strzelać. I upoważnia do strzelania. Jaka w ogóle jest misja? Zadania. Spotkaj się z prezydentem, czyli nadal i tak muszę iść do prezydenta, tak? Nadal mam wrażenie, że to jest... Czy to jest... robot. Albo kosmita. Coś takiego. Obstawiam w robota, bo skoro chłop mówi, że... Mam... Tutaj? Nie, tutaj. Tutaj ewidentnie prezydenta nie ma. Ale jest wspomagany pancerz. Owy chętnie pożyczę. A w sumie co ja się pierdolę, kurwa, mam tyle zajebistych broni, jak na przykład wyrzutnia rakiet. Strzelam do niego normalnie z tego, z broni zwykłej. O, mam mi nos. Dobra, gdzie jesteś? Oj. Jak mam jeszcze celować, mówię. Ła, mój nos. Gdzie jesteś? Tutaj? Zajebiś się kurwa celny. Chemia. Oczyszczona woda, mięso, oczyszczona woda, mięso. Brudna woda, stealth boy może nie. Chociaż, kurde, moglibyś... A nie, bo ten stealth boy... W sumie patrzyliśmy wcześniej, że tak nie działa, jak ja bym chciał, że nagle staje się niewidoczny. To? Kupiło mechaniczną. Myk. Mina, karabin, nabój, ogniwo, hełm, pancerz, pyk. To problem, że te pancerze ważą po 45 kg, więc teraz za każdym razem muszę... A, bo to jest jakiś inny, to jest pancerz Tesli. Kurwa, nie wiem, który lepszy. Nie, no Tesli lepszy. Oddawaj hełma. Tesli lepszy. Enklawy wydupcą. Tylko ich trochę dużo jest.
Ciekawe, jak oni mnie rozpoznają. Chyba nie powinni. Wyglądam jak oni w sumie. Uzbrojenie, coś podniosłem. Co podniosłem? Wrzutnia rakiet? Nie. Coś było podniesione. A, plazmówka. Plazmowy jest mocny. To jest pistolet plazmowy, to jest mocny pistolet. Dobra, idziemy do prezydenta. Czyli gdzie? I chodzi na to, że gdzieś kurwa tutaj, tylko nie do końca wiem gdzie. Niby, że gdzieś po prawo. Tutaj. To jest prezydent. To jest prezydent. O, drzwi do Raven. To może być tu. Dobrze? Zajebiście chyba nawet bym powiedział. Tylko czemu wszyscy, czemu nagle rozkaz został odwołany? Trochę skam. A co z Charonem? Ty, co z Charonem? Właśnie, co z Charonem? To było kurwa głośne. Który jeszcze? On widzę cię, gagatku. Niespodzianka. I tak fajne głowy tak robię. Mina plazmowa, ani razu tego nie użyłem, nie wiem. Karabin laserowy, no sobie podnieś. A, plazmowe chyba lepsze są. A używałem chyba tej samej, tego samego rodzaju broni. Kurwa, niepotrzebnie to podniosłem. A mogę to... O, pyk. I też tu. Tu coś jeszcze, jakiś ktoś był nieżywy. Karabin, mina, medics, ogniwo. I znowu mam te problemy z tym. Za dużo rzeczy noszę. Po 45 kilo te rzeczy ważą. To jest giga dużo. Dobra, słabe. Wiem, zauważyłem w ogóle, że nie patrzę na lewy monitor prawie w ogóle. 47 minuta odcinka, więc niestety jest skończone. Zaraz. Za chwileczkę. Ale podoba mi się, wreszcie się jakaś akcja fabularna dzieje. Wreszcie mam kozacką miniaturkę. Wreszcie coś zrobiłem. Ujejciu, idę tego tych kurwa ogni fuzyjnych. Czy tutaj mam iść? Pokaż mnie to. Nie, stąd przyszedłem. I mam iść gdzieś na dół. Mózg. No dobra. Okej, tu mamy te wszystkie rzeczy, które spotykamy. No tak, to spotkałem dużo... No tak, przecież to się nazywało nawet, że enklawy to jest. Pamiętam. Tu jakieś roboty tego, owego. Tutaj jest nic. Okej, tu jest nic. Myślałem, że to automat z Duke Golem. Już chciałem wziąć. Czy my idziemy do poziomu trzeciego? Nie wiem, kurwa, gdzie idziemy i jak stąd wyjść. Tutaj? Tu coś jest. To czerwone to tam, gdzie mamy iść? Nie wiem. Dawaj broń. Dobra, bo właściwie tu jest w sumie strasznie teraz będzie strasznie dużo takiego właśnie biegania, naprawiania, strzelania, uciekania, chowania, leżenia. Strasznie nudy. Giga nudy teraz będą. Nawet te kurwa miejscowości wyglądają dokładnie, absolutnie identycznie do siebie. Chodź tu kurwa gnoju. No więc będą giga nudy, więc... jest skończone. Ty, ja miał pistolet. Laserowy. Mógł mi zrobić krzywdę. Więc widzimy się jutro. O, to jest w sumie nowa chyba lokacja. Jeszcze nie było. Ale kozacka, są szafki. O, teraz te szafki trzeba, wiecie, opróżnić. Jutro, godzina 16. Bo odcinki oczywiście są codziennie. Wpadajcie w linki w opisie. Możesz napisać komentarz i wpaść w inne serie. Co? Miłego dnia oraz miłej nocy i do jutra.